Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Bardzo mi miło, słuchajcie, że cały czas zaglądacie na ten kanał. Bardzo to doceniam. Wiem, że część z was zagląda na niego nie subskrybując, więc koniecznie zasubskrybujcie. Powoli, powoli, gdzieś tam pełzniemy do tych 100 tysięcy subów. Może kiedyś się uda, ale ja naprawdę się cieszę. Słuchajcie, że no tych karier się pojawia dużo, w sensie długo już trwają te serie. A Wy i tak przez, przez cały ten czas bardziej lub mniej licznie tutaj śledzicie te odcinki, czekacie na kolejne i naprawdę wiele to dla mnie znaczy. Wiele to dla mnie wyznaczyło także. Yy... Chociaż to nie brzmiało jakby wiele dla mnie znaczyło, ale, ale naprawdę tak jest. Słuchajcie, wiele dla mnie też by znaczyło, żebyśmy dobrze dokończyli ten sezon. Zostały nam dwa mecze, jeżeli dobrze pamiętam. Tak jest. Dwa mecze z, z zespołami, z którymi zwycięstwa mogą dać nam naprawdę dużo. No bo Parma to jest zespół na miejscu 19. Z nimi zwycięstwo no to już fajnie nas odcina od tych gorszych. A potem gramy z. Bolonią, która no sąsiaduje z nami w zasadzie w tabeli, w sensie to są naprawdę niewielkie różnice, więc 6 punktów zdobytych tutaj sprawi, że na koniec tego sezonu spojrzymy w tabelę i powiemy sobie, kurczę, to była naprawdę dobrze zrobiona robota, nie? I wydaje mi się, że tutaj no przynajmniej liczę na to, że uda nam się ten komplet oczek zdobyć, mamy, mamy, Potencjał ku temu, więc zobaczymy, jak to e, będzie wyglądało. Zatem, jeżeli chodzi o plan tygodnia, to przed meczem z Parmą odpoczniemy sobie. Tutaj już nie będziemy grali. A co? Na e, wstępie sensie nie będziemy trenowali. Wiemy, że często te odpoczynki bardzo dobrze e, wpływają na naszą drużynę. My dostajemy informację, że e, Austria już nie chce, żebyśmy ich prowadzili. No, my nie chcieliśmy ich prowadzić, więc nie ma co się tutaj na tym skupiać. No i wychodzimy na tę Parmę. E, I oczywiście, z jednej strony, miejsce w tabeli świadczy o tym, że my jesteśmy faworytami tego starcia, ale. Oni będą walczyli całym swoim sercem o to, żeby nie spaść, prawda? Więc tutaj naprawdę będzie ciężkie spotkanie. Pochianpalo, Palo, który był przecież w Wenecji, tutaj jest w parmie, ale nie podmógł swojej drużynie, nie strzelił ani jednej bramki, a my za to trzy gole ku tronę i Baldanci, trzeba powiedzieć, że Baldanci naprawdę... Robi robotę, a ja Was przepraszam, że na początku tego filmu było bardzo głośno, nie wiem czemu się przestawiło bez, ale dosyć szybko to zauważyłem, więc te pierwsze dwie minuty e, dla ludzi w słuchawkach, no to trochę ciężko, przepraszam, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, tymczasem my szykujemy się na kolejne starcie z Bolonią, tak jak mówię, komplet oczek. To byłaby cudowna sprawa. Jednak zanim przejdziemy do tego meczu bezpośrednio, to oczywiście czeka nas trening, a po treningu zaczniemy rozglądać się za nowym klubem. Potrzebna jest już zmiana drużyny. W sensie, jeżeli chce jej dokonać, to musi ona zostać dokonana teraz. Zatem pomyślmy, czy są zespoły ciekawe, którymi bylibyśmy zainteresowani. Jest możliwość hiszpańskiej przygody dla Bufona, ale są to drużyny takie. O kurcze. O kurcze. O kurcze. O kurcze, kurcze, kurcze. No, muszę powiedzieć, że to pachnie. Że to pachnie czymś, co mogłoby się wydarzyć, słuchajcie. Gigi Buffon zbierający szlify w lidze włoskiej udowadniające swoją wartość jako trener i kurczę przechodzący do Realu Madryt w kryzysie. No bo to jest Real Madryt w gigantycznym kryzysie. Słuchajcie. Nie, no to trzeba zobaczyć sobie e, tylko czy my możemy w ogóle to zobaczyć? Na pewno możemy to zobaczyć. Biuro, statystyki, inne ligi. E, zobaczmy sobie tutaj w takim razie ligę Hiszpańską tu, 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 jest la Liga Santander. Real Madrid jest A, trzeci. I inaczej, to jest nadal fatalna. Jakby. No słuchajcie, Atletico Madrid to 86 punktów, Real Madrid 74, prawda? Więc to jest no, słaba sytuacja królewskich. No i to jest fantastyczny moment, żeby ich objąć, nie? To jest naprawdę coś fajnego. Ale poczekamy, zobaczymy jeszcze chwilę. Może za te dwa dni pojawi się ktoś ciekawy. No ja nie ukrywam, że dla mnie... No w tej karierze uważam, że przejście do Juventusu to byłoby coś po prostu takiego idealnego. E, I może ten Buffon zamiast być obieży światem zostanie e, w lidze włoskiej. E, no nie byłoby to głupie, no bo to jest takie po prostu idealne przejście i takie, takie mega naturalne, no nie? żebyśmy poszli do tego Juve, no, które który jest naprawdę dramatycznie słabe. No to jest piąte miejsce w tabeli do niemieckiej ligi raczej mi się nie uśmiecha, żebyśmy szli, przyznam szczerze. No mi tak naprawdę, no na pewno ciekawym zespołem byłaby Borussia, gdyby nie fakt, że my słuchajcie graliśmy ostatnio w lidze niemieckiej przed chwilą dosłownie i nie jestem przekonany. Ale ten Juventus i to nie byłoby takie, wiecie, rzucenie na głęboką wodę. To by naprawdę było sensowne. Złóżmy podanie do tego Juventusu. Czuję, że to jest dobry krok w tej karierze. Czuję, że to jest naprawdę fajne, żeby z Juventus zdobyć Skudetto, żeby zbudować Juventus mocny na nowo. No i przede wszystkim, żeby ten Juventus. Przede wszystkim, żeby ten Juventus. No, był, był zespołem rywalizującym w Lidze Mistrzów, żeby był zespołem poważnym, żeby wrócił do statusu, no, który miał jeszcze jakiś czas temu, a który troszeczkę tutaj, mam wrażenie, gdzieś się zapodział. Zobaczmy, ostatni mecz jako trener Perugii. Wygrywamy 2 do 0. Jeboa i Samek strzelają dla nas bramki, więc naprawdę fajnie tutaj się to układa. I to jest taki rezultat, którego na pewno byśmy sobie życzyli na koniec, bo to zobaczcie wpływa na to, że kończymy te, ten sezon na jednym. 11. miejscu w tabeli. To jest naprawdę coś fantastycznego. 11. lokata, no to jest wynik naprawdę ponad stan. E, zobaczmy Juve. Juve piąte miejsce, czyli to jest tylko Liga Europy. E, więc wygląda to naprawdę słabo. E, no zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy jak to będzie. E, czy mamy tutaj propozycje i informacje? Nie, mamy tylko nagrodę z turnieju, ale jeżeli ten Juventus nas nie weźmie, no to to będzie absurdalna sprawa. E, dlatego słuchajcie, zatrzymujemy Juve nas odrzuca, no bez jaj No bez żartów No nic e, Tutaj oczywiście zmieniamy De Jongowi pozycję e, I on Na tym lewym obrońcy e, Musi się nauczyć przede wszystkim e, Tak ogólnie Ogólnej ogłady na tej pozycji chciałbym, żeby to był na razie szeroko ustawiony obrońca Bo to i tak jest, e, słuchajcie Jakby nasz e, Nasz plan na niego Żeby on e, szedł sobie Do... E, żeby on. Za młody jesteś, dobra. Żeby on przeszedł. Żeby on szedł sobie ym, do. Yy, o Jezu, jak straciłem wątek. Żeby on był lepszym środkowym obrońcą Dlatego gra na lewej obronie, żeby był takim wiecie Overallowo lepiej rozwiniętym środkowym obrońcą Dobra, ciebie niestety zwalniamy Bo tutaj nie widzę potencjału absolutnie Tu też nie będzie potencjału Ale dobra, jeszcze sobie tutaj poćwicz I ty defensywny środkowo obrońca No nie, tutaj nie będzie potencjału Więc tych panów sobie zwalniamy Tutaj też zwolnimy, bo to Nie no, on będzie miał wartość, więc jego sobie zostawimy Albo sobie, albo przyszłemu menadżerowi Tylko pytanie słuchajcie. Juventus nas odrzuca, co jest dla mnie straszną przykrością. Um, nie będę tego ukrywał, że jest to dziwna sprawa. Um, no i patrzymy na to, co dzieje się tutaj. Napoli... No raczej nie. Ale nie ukrywam, że prowadzenie Romy to nie byłoby nic, kurczę, dziwnego. W sensie Roma jest fajnym zespołem. Mm, powiem szczerze tutaj. Ja bym przeszedł, ale z drugiej strony, czy takie... Przechodzenie do bezpośredniego jakiegoś tam rywala Juventusu to jest to. No nie wiem, poczekajmy chwilę. Wygasające kontrakty piłkarzy. Consiliemu kończy się kontrakt, ale jego odpuszczamy i wypuszczamy, jakby robimy to z, z, ze spokojem i, i taki jest plan. Ale zresztą, poru, po, 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 zobaczmy sobie występy naszych zawodników. Jak to wyglądało, słuchajcie, e, jeśli chodzi o naszych piłkarzy. Ten Telt jest naprawdę fajny zawodnik. W sensie, on tutaj nie grał, ale się mega rozwijał, mimo że nie grał, więc to pokazuje skalę talentu. Kończy karierę Krishito i podziękujcie mu, proszę, na dole w komentarzach, bo to jest piłkarz, który naprawdę wiele nam dał. Delorko to jest zawodnik, który będzie musiał odejść. No, po prostu to już nie jest ten poziom. Kim? No, to nie były udane zawody tego piłkarza i z nim się pożegnamy. Zresztą on chyba sam chciał pójść na listę transferową. Nawet jeżeli on nie chciał, to my nie chcemy go. Wallace? Spoko. Potą tu jest. To jest taki zmiennik. Kasa Sola. Trzeba przyznać, że jak na ten poziom, to te występy nie były tragiczne. Ja wiem, że nie były... One były obiektywnie tragiczne, ale to jest zawodnik, który. Uważam, że tutaj grał naprawdę powyżej tego, co potrafi. Leonardo Bonucci, no to tutaj już jest zawika konkretna. Romero, overallowo, był to sezon dramatyczny, jeśli chodzi o statystyki, ale po pierwsze, Plus 3 do oceny ogólnej. Po drugie, 6-4, czyli te występy nie były najgorsze, więc tutaj na pewno nie możemy mówić o e, jakimś wielkim niewypale. Aczkolwiek na pewno nie możemy też mówić wiecie, o sukcesie transferowym. Coppola, no tutaj na pewno ten rozwój nie wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Patryk Kutrone, piłkarz fantastyczny, odbudował się w tym klubie i nic, tylko się cieszyć z tego, że strzelił 13 bramek. Deron uważam, że był fajnym, wartościowym wzmocnieniem. Czy wystarczającym na przyszły sezon? Tego nie wiem. Baldanci fantastycznie się tutaj odnalazł w tym klubie. Nie wiemy, jak wyglądały jego występy, inaczej, ciężko jest tu określić jego występy dla nas, patrząc na to, że on grał w Empoli i tu są też liczby z Empoli. E, więc nie wiem, ile dla nas strzelił, ale myślę, że sporo. Nie wiem, ile dla nas asystował, ale myślę, że spora. Przede wszystkim te oceny już u nas byłyby zdecydowanie wyższe. Za Noli, no tutaj mamy trochę takich chrzest, znaczy taką naukę bojem, nie? Że plus trzy oceny ogólnej to super, Zagranych bardzo dużo spotkań to super. Ocena mogłaby być lepsza, ale on tutaj wiele zyskuje. Wulicz, no trzeba przyznać, że rozwój tego zawodnika i poziom, na jakim odnalazł się w Serie A, to, to robi wrażenie. Jeboła, cudowny piłkarz. Kolokolo, kolo, e... No powinno to wyglądać lepiej. Kamara to powinno być, wy wyglądać lepiej, ale tutaj przyjdzie Baloture i to, to jakby rozwiązuje problem. Daniel Samek, yy, fajnie wyglądający zawodnik, muszę powiedzieć, bo to jest 38 spotkań, były asysty, były gole. Yy, on ma cały czas 21 lat zaledwie, więc tutaj serio musimy na to spojrzeć w ten sposób. Scalvini, yy, no to tu jest yy, sytuacja no, no taka, że z jednej strony te występy mogłyby być lepsze, nie? Ale z drugiej, zobaczcie, tu jest... 5,9,7 z 40. Tu mamy 5,8,4 z 30. Więc to jest wyraźna już przewaga Skalwiniego i to jest naprawdę świetnie rozwijający się zawodnik. Konsili, no nie dał aż tyle, jakbyśmy się spodziewali. I słuchajcie, to co jest problemem i dlaczego ja chcę z tej drużyny odejść, to przyjdą do nas naprawdę wielkie propozycje zajebołe, za Jebołę, za Sameka, za, za, za Skalwiniego. Ja nie jestem gotowy. I nie chcę musieć znowu tej drużyny budować. Bo ta drużyna, to co jest tutaj, to co widzimy tutaj, to jest maksymalny potencjał tego zespołu. W sensie, robiąc tę karierę w sposób realistyczny, nie jesteśmy w stanie wspiąć się wyżej. Jesteśmy w stanie jedyne co zrobić, to utrzymać ten zespół na tym poziomie. Nie jesteśmy w stanie tą drużyną, bez zakrzywiania kariery, kupując... Zarąbiście drogich zawodników, i tak dalej, zrobić tu mistrzostwa. Po prostu to się nie wydarzy. Ja o tym wiem. I nie chcąc teraz sprzedawać jeboły, kupować w jego miejsce kogoś, kto znowu osiągnie ten poziom, po prostu no, nie chcę, żebyśmy pozostali w maksymalnie średniaku włoskiej ligi. To mi się po prostu nie uśmiecha. Dlatego to, co musimy zrobić, to musimy zmienić pracę, bo uważam, że tutaj misja Buffona jest wykonana. On zrobił coś. Ponad miarę w tej drużynie. Pytanie tylko, że skoro odrzuca nas Juventus, czy znajdą się tu zespoły, e, które chciałyby nas mieć jako swojego menadżera? Na pewno ciekawą opcją jest ta Borussia Dortmund z tego powodu, że e, no mamy tam paru naszych zawodników, więc byłoby to takie przejście w miarę naturalne, bo wychodzi na to, że Dortmundczycy doceniają e, pracę Gianluigiego Buffona. I jedyne, co mi osobiście tutaj przeszkadza to fakt tego, no, że my byliśmy w em, że my byliśmy w Niemczech przed chwilą w karierach, prawda? I, i że tutaj znowu będziemy w tym w tym Bundesligowym sosie i nie jestem chyba jeszcze na to gotowy. Po prostu nie, nie czuję tego. E, chciałbym też zobaczyć czy ta Borussia nas tu nie okłamuje, czy, czy, czy to, jakie to jest miejsce w tabeli, nie, to jest czwarte miejsce. Inaczej. To jest fajne miejsce, bo to jest Liga Mistrzów chyba no ale nadal to nie są jakieś fantastyczne jakiś, jakiś wielki poziom no nie, rozsądnie zobaczmy czy ja jestem w stanie zrobić coś tutaj to mnie denerwuje że yy, że, że, że ta że ta nasza, słuchajcie, to że nasza yy, pozycja w tym zespole nie jest doskonała to jest absurdalne ale dobra, prognozy nie są obiecujące Amazing. Eee, dobra, i wy sobie tutaj pracujecie. Super. A czy jak ja dam teraz juniora, to wy stwierdzicie, że on gra? W ogóle to jest chore, co się tutaj dzieje, że oni nam mówią. A, dobra, panie Peters, pan sobie wskoczy tutaj za kutronę Zobaczymy, czy to coś zmieni. Eee, dobra, więc mamy to. Poczekajmy sobie chwilę. Okej. Okay, zatrzymujemy się tutaj. I tak, mamy raporty i zobaczmy sobie, jak te raporty wyglądają. Czy jest tutaj jeszcze ktoś ciekawy? Podpiszemy ciebie. Ciebie już nie podpiszemy, bo ten potencjał był niższy. Tutaj oczywiście yy, nie. Zobaczmy sobie, co się dzieje tutaj dalej. Nie. Yy, no to jest ryzykowne, ale, ale weźmiemy tego ziomeczka. Tu nie, tu nie. Tutaj także nie. Tutaj także nie. OK, no i ostatnio zostają nam serbskie talenty, yy, ale tutaj na razie bym powiedział raczej serbskie bez talęcia. E, bo ci zawodnicy no, nie, nie, nie wyglądali za dobrze e, Zobaczmy sobie od razu tutaj szkółkę juniorów e, Fantastycznie działające menu w karierze Dziękuję e, Jest zatem szkółka juniorów I tak, kim ty jesteś panie Sanders? Panie Sanders, pan jesteś No środkowym pomocnikiem ofensywnym jak się patrzy Ale tutaj fajnie by było podnieść te elementy Jak strzelanie i pracowitości przede wszystkim Więc on tutaj pracuje Ale jego sobie od razu przeniesiemy nie, zostaniemy go sobie na razie. Longo! E, to może być w ogóle brat Longo. E, teraz się zorientowałem w ogóle, że mamy tutaj tego Longo. E, nie, no Tybyku, środkowo obrońca jak nic. Dobra, więc to mamy. E, I chciałbym zobaczyć sobie e, no kolejną porcję zespołów. Czy jest tutaj ktoś ciekawy? No ja nie ukrywam, że takie przejście do Premier League to byłoby coś, co mogłoby zainteresować Buffona. Z drugiej jednak strony... Gigi Buffon to jest piłkarz, to jest człowiek, który we Francji był. I nie ukrywam, że to jest bardzo ciekawy kierunek. I to taki bardzo, bardzo ciekawy kierunek. I na przykład Olympik Marsylia, Olympik Lyon to byłby bardzo ciekawy kierunek. A tak naprawdę to by było super miejsce dla bufona. I to wydaje mi się, że jest najbardziej taki prawdopodobny kierunek dla bufona, słuchajcie. Tylko, że tutaj, no, pytanie: jak byśmy ten zespół prowadzili? Bo tu trzeba by było sporo inwestować w młodych zawodników. Kupić jednego doświadczonego, może bardziej. Pytanie: czy jesteśmy w stanie wynaleźć takich piłkarzy? Czy, czy, czy taki miks młodości z doświadczeniem? Czy by... No ale kto ma tego nie zrobić jak my, nie? To Monako naprawdę mi się uśmiecha, powiem szczerze. Bo tu możemy poszukać paru ciekawych piłkarzy. A z drugiej strony Olympic Lyon. Jaki to jest budżet? O Boże, 74 miliony. No nie ukrywam, że. Hmm, Im dłużej patrzę na to Monako, tym ono wygląda ciekawiej. Eee, no jest oczywiście Lille. Ale ja nie ukrywam, że Lil chciałbym, żebyśmy wybrali sobie jako oddzielny projekt w karierze. Eee, no mi teraz najbardziej się podoba przejście kurcze do Premier League. No to, to by było super. Zrobimy tak, jeszcze raz zapro zaproponujemy się Juventusowi. Jeżeli i, i poczekamy, zobaczymy, czy może pojawi się w międzyczasie Premier League. Zobaczymy. Węgry nas chcą, ale my nie chcemy węgier. Nie chce nas Juventus, niesamowite to jest dla mnie. No dobra, poczekajmy, stop, 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 no i zobaczmy, bo takie przejście do Premier League dla Bufona. uważam, że to by było najfajniejszą opcją, no mamy znowu Hiszpanię, z Anglii nie pojawia się nikt, poczekajmy jeszcze chwilę, zobaczymy, do 20, pyk, stop, stop, stopujemy symulację, super, zobaczmy, co tu się dzieje, Ok, okej, okay. Eee... I biuro i przegląd ofert pracy. No mamy znów Niemcy, więc po bufona nikt z Anglii się nie zgłosi. Na to wychodzi. Wychodzi na to, że po bufona nikt z Anglii się nie zgłosi. No nie ukrywam, że to jest zespół bardzo kuszący. Bardzo, bardzo kuszący. No ale to byśmy byli w trzech bo mi bardzo zależy na tym Juventusie, nie? Bardzo mi na nim zależy. A bycie w trzech zespołach w serii A chyba nikogo już aż tak bardzo nie interesuje z punktu widzenia po prostu kariery e, jako serii, prawda? A więc teraz no, to jest idealny moment na to, żeby się przewietrzyć ligowo. E, tylko Hiszpania. To byłby ciekawy, to byłby ciekawy kierunek też, słuchajcie. Walencja byłaby na pewno ciekawym kierunkiem. Real Sociedad San Sebastian to też jest bardzo ciekawa drużyna. Betis zaliczył dramatyczny sezon. Mają Griezmana. I wiecie co? To jest tak nieoczywisty kierunek, że gdybyśmy my z tym Betisem coś osiągnęli, a tu będzie dużo pracy, a jest paru ciekawych zawodników, a gdybyśmy my coś z Betisem osiągnęli, no to to już będzie naprawdę potem przepustka. Damy sobie dwa sezony na przykład w Betisie. Albo jeden udany w Betisie już będziemy mogli pójść gdzieś dużo, dużo wyżej, nie? No powiem szczerze, ta Hiszpania, tak jak na początku mnie średnio interesowała. Tak ten Betis, no chyba, że w ogóle Vajadolid i, e, i Ronaldo z, z tym, ale. Hmm. No muszę powiedzieć, że to, jak oni skończyli, jest mega, mega, mega. E, fascynujące dla mnie. To jest fajny kierunek uważam. I to będzie nasz nowy kierunek. Uważam, że to jest bardzo ciekawy zespół, i tutaj będzie trzeba naprawdę włożyć dużo pracy, ale patrząc na nazwiska, jakie tam były. E, no, bo był Klosterman. E, było, e, był, 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 był e, Griezmann. Tam jest paru ciekawych piłkarzy. Wydaje mi się, że tym Betisem naprawdę możemy zrobić coś fajnego i, i przechodzimy półkę zdecydowanie wyżej. Zmieniamy okoliczności. Ja też chciałem zabrać tego bufona do jakiegoś fajnego kraju, jeśli chodzi, wiecie, o, um, jeśli chodzi o, o, o temperaturę i tak dalej. E, jeżeli inaczej, jeżeli nie topowy zespół, to, to, to fajny kraj. No i to mam, na, mam wrażenie, że nam się udało. Tak więc przechodzimy do nowej drużyny. Nie wpływamy już na to, co się tutaj dzieje. Kończymy po prostu sezon i zaraz rozpoczniemy kolejny sezon. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, to jest naprawdę duży krok, to jest naprawdę duża rzecz i mam nadzieję, że uda nam się tutaj osiągnąć coś bardzo fajnego. Ja ten odcinek nagrywam dla Was w piątek. Nagram jeszcze odcinek sobotni, niedzielny i poniedziałkowy, jak zwykle, ale już teraz piszcie mi propozycje, którymi ja potem w dalszych etapach tej kariery będę się inspirował. To, co istotne, My ten Betis traktujemy jako trampolinę. I mówię to otwarcie. Jeżeli będzie fajny kierunek, będzie fajna koniunktura, zmienimy zespół. Ale zarząd o tym wie i mówimy to od razu, więc wydaje mi się, że tutaj nie powinno być problemów. Co więcej, chciałbym bardzo wziąć udział w tym turnieju, bo tam jest Juventus i chciałbym, wiecie, pokazać temu Juventusowi, że kurczę zrobiliście błąd, że mnie nie wzięliście, nie, że tutaj to powinno inaczej wyglądać, ale teraz słuchajcie już zagłębiamy się w nowym klubie i czuję dużą ekscytację. Uważam, że to Um, uważam, że to jest naprawdę fajny zespół Co więcej, wchodzimy tutaj do bagna W sensie morale są niskie Ta drużyna nie wygląda dobrze e, Więc będzie trzeba pomyśleć nad tym Jak to wszystko powinno wyglądać Jest tu Klonsterman, jest Tah e, No dwóch zawodników, których mieliśmy w Augsburgu No ale nie będę tutaj e, na nich absolutnie e, Narzekał No bo byłoby to dziwne No i dobra e, Słuchajcie, jeśli chodzi o tę drużynę To kryje się tu paru ciekawych zawodników Między innymi Znajomy z Ligi Włoskiej, czyli Lopez. Jest tutaj jakiś młodziak. E, kogo my tutaj mamy dalej? Jest ten Silva, który wygląda bardzo przyzwoicie. Jenny e, Po, który jest fajnym, szybkim zawodnikiem. Christensen. Coś Ci cały Augsburg, mój stary, kupili. Ja nie wiedziałem o tym, że tutaj będą ci zawodnicy, ale em, na pewno zostanie z nami, słuchajcie. Nie, no musimy spraw- Oj, no tutaj dużo będzie ciekawych rzeczy, bo tak. Tak, jest prawonożny, ty jesteś prawonożny, Grimald jest lewonożny. No, linia defensywy jest naprawdę imponująca, moim zdaniem. Christensena, wydaje mi się, że sprzedamy, no, żeby już nie było za dużo tych sta stałych naszych starych zawodników. Ehm... Jest Carvalho, jest, 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 jest ten Juan Cruz, ale przede wszystkim jest Claude Maurice, jest Ronger. Powiem szczerze tu jest bardzo ciekawy ten zespół Oczywiście będziemy robili W swoim stylu czystki Żeby, żeby to lepiej Wszystko funkcjonowało No jest też kurcze Griezmann No powiem szczerze zapiszemy to sobie na razie i, I tak jak ja się zastanawiam To To chciałbym tu spróbować Gry w zupełnie inny sposób Oprzeć grę na skrzydłowych. Zobaczymy, czy nam się to uda. Eee, zastanawiam się, czy jest taki zespół. No jest taki zespół, ale nie wiem, czy on w grze będzie tak wyglądał. Zaimportujmy sobie skład. Jestem ciekawy, jak Chelsea wygląda w, w karierze. Nie, oni grają w ten sposób. To nie jest to granie, które nas interesuje zupełnie. Chociaż z drugiej strony, bo chciałbym zobaczyć sobie granie w ten sposób, które mocno angażowałoby skrzydłowych. Ale Griezmann byłby tutaj jako środkowy napastnik, a ci zawodnicy byliby jako tacy atakujący skrzydłowi, schodzący do środka. W taktyce um, oni, przepraszam, wytycznych oni mieliby. zostawaj z przodu, zbiegaj do środka. Eee, I to byliby tacy. to byliby nasi napastnicy, nie? Więc tutaj um, musielibyśmy poszukać. zostawaj z przodu i zbiegaj do środka. Musielibyśmy poszukać. Eee... Ten sposób musielibyśmy tutaj koniecznie poszukać wtedy em, bardzo ofensywnych, sk skrzydłowych, w sensie bardzo bramkostrzelnych zawodników na te pozycje. Ale wydaje mi się, kurczę, kurczę, kurczę. Jeżeli zadziała ten pomysł, który mam, to wydaje mi się, że mamy tutaj naprawdę ciekawy potencjał. E, wtedy tak. Silva na półprawym, e, tak na środkowym, no i na pół lewym na razie Christensen, e, bo Boże, Klosterman, ale tu potrzebowalibyśmy lewego, lewonożnego, środkowego obrońcę? Absolutnie. Ym... I zaraz sobie przyjrzymy to, kogo mamy. Ale wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawy bardzo ciekawy zespół, który tutaj spróbujemy stworzyć. Na bramce Silva, na razie. W środku pomocy, wtedy potrzebujemy takich dwóch naprawdę box-to-boxów. Ty możesz być jednym z nich. Lopez może być drugim z nich w sumie, aczkolwiek to nie są takie bydlaki, jak ja bym tutaj widział. Dobra, no i potrzebujemy wtedy naprawdę bramkostrzelnych skrzydłowych. No, powiem szczerze, zastanowimy się nad tym. Zawodnikiem, którego na pewno ja bym widział w takim klubie. Jest terrier. To jest. To jest to, co mnie interesuje. Weźmy sobie. Teriera. I to jest zawodnik, którego chciałbym tu zobaczyć, bo to jest pierwszy taki zawodnik, który chodzi mi po głowie, jeżeli chodzi o właśnie piłkarzy, którzy są w stanie zdobywać bramki. Ale patrzę teraz na to, ile on jest warty. No i Martin Terrier może być problemem. Inny piłkarz, który chodzi mi po głowie już tak mocno karierowo, no to jest. K -a -d -e -w. jest. Tino Cadeuere to jest też ciekawy piłkarz pod tym względem, kończy mu się kontrakt, więc to może być piłkarz na pewno ciekawy, no i nie ukrywam, że udałbym się tutaj do Anglii, do Arsenalu, zobaczył sytuację Markiniosa, bo to może być piłkarz bardzo interesujący pod tym względem, w ogóle w Arsenalu ciekawie jest Ryan Ravenberg, jest paru ciekawych zawodników, ale akurat, ani Gabriela Martinelliego, ani Bukayo Saki, ani Gabriela Jezusa w tym klubie nie widzę, za to Bardzo ciekawe. Eee, wow, eee, to, to gdzie jest Marquinhos? Zobaczmy sobie. My, Ar... K... U... I... Marquinhos, prawy pomocnik, 22 lata. Via Real. no to się raczej nie uda, ale uważam, słuchajcie... Że to jest naprawdę fajny zespół. I ja widzę tutaj duży potencjał i, i, i czuję ekscytację, dlatego też tyle rzeczy naraz robię. A teraz trzeba naprawdę się skupić na tym, co chcemy tutaj e, ogarnąć. Bo tak, zobaczmy sobie sytuację kontraktową, e, ale ona się rozwiąże dopiero za jeden dzień. I dlatego spojrzymy, bo tam paru zawodników odejdzie, z tego co widzę. E, więc tutaj będziemy o tym myśleli e, za chwilę. Zatem patrzymy na to, co wydarzy się tutaj e, dalej i. Zwiększenie budżetu transferowego, spoko i dostajemy od razu propozycję z Wolvesów za naszego środkowego pomocnika. Zaraz będziemy patrzyli, czy widzimy w nim w ogóle potencjał na um, lidera tej drużyny. Ok, dobra, dostajemy pierwsze propozycje. I musimy podjąć parę decyzji. Eee, najpierw zatem musimy przejść sobie tutaj do, do składu. I to podsumowanie będzie dla nas mega istotne. No bo to wyznaczy nam też cele. Wyznaczy nam też no to i, i, i jak pewne rzeczy chcemy tutaj widzieć. Eee, Griezmannowi wygasa w tym sezonie kontrakt. Eee, to jest ważna informacja. Wygasa kontrakt naszemu bramkarzowi. Rui Silva chciałbym żeby został przez nas przedłużony. Eee, bo wydaje mi się, że warto żebyśmy to zrobili. Ogólnie rzecz biorąc jeżeli chodzi o kontrakty to te są tutaj bardzo niskie. 30-40 tysięcy to są takie widełki, które możemy proponować. Ok, to ważne. Więc tak, Rui Silva, tobie chcę zlecić przedłużenie. Dwa lata kluczowy, super. No i to jest moment, w którym kupujemy sobie czas na bramce. Uważam, że to jest bardzo wartościowe. Zresztą zobaczmy, komu wygasa kontrakt. Wygasa Grismanowi, wygasa Rodryjemu, wygasa Ulianomowi. Jose, ale to jest piłkarz, którego my już tu nie chcemy, bo musimy odświeżyć tą ofensywę. Murillo, wydaje mi się, że to nie jest zawodnik, którego chcemy sobie zostawić. To jest młody wiek, ale ta ocena ogólna mogłaby być lepsza. Jak ty wyglądasz? Chociaż masz cechy: 1,82 m. E... Dobra, zostawimy go sobie. Tu zlecimy sobie przedłużenie, zobaczymy. Jak to będzie wyglądało? Pieniądze nieduże, jeśli o to chodzi, więc e, na spokojnie. Jeśli chodzi o, e, o dalej piłkarzy, którym kończą się kontrakty. E, ciebie nie chcemy. Carvalho jest piłkarzem, którego jestem gotowy się pozbyć, bo nawet jeżeli miałby być środkowym obrońcą, chociaż z drugiej strony, to może być i środkowy obrońca i środkowy pomocnik defensywny. Czy nie potrzebujemy takiego e, piłkarza na dwie pozycje w tym sezonie? To jest pytanie, które warto sobie zadać. E, plan rozwoju Woju, chciałem kliknąć, kliknąłem negocjacje, i wydaje mi się, że jego jeszcze na roczek sobie zostawimy. Tylko chciałem, żeby to były sporadyczne. No nie, ty nie będziesz ważny. No nie oszukujmy się. Nie jesteśmy w stanie ci tego zagwarantować. Więc tutaj to jest piłkarz, który y, musi odejść. Dalej, Tobie na pewno podziękujemy. On kończy karierę w ogóle, chyba. Yy, Delgado, Tobie też podziękujemy, bo tutaj to, to się nie uda. Yy, jeśli chodzi o Rodriego no, to nie jest piłkarz, którego możemy oddać za darmo. Jak ty wyglądasz, jeśli chodzi o statystyki, byku? Eee, I ogólnie o ten. Masz cech dużo. No, to jest dobry zawodnik. To jest dobry zawodnik. Jeszcze chciałbym strzeleckie. Dobra, czyli z Tobą musimy po prostu popracować nad tym, żebyś Ty był takim skrzydłowym, jakiego my potrzebujemy, ale on może być takim skrzydłowym, więc tak. Dajemy mu od razu prawego skrzydłowego, bo to ma być taki ścinający skrzydłowy. No, i zlecamy tutaj przedłużenie kontraktu. Zobaczmy. Spoko. I to, co istotne, jesteśmy w lidze hiszpańskiej, i tutaj każdy zawodnik, którego będziemy przedłużali, teraz się dopiero zorientowałem to mówiąc, będzie miał klauzulę odstępnego, i to jest dla nas bardzo istotne. Chciałbym tutaj z tobą zacząć jednak od 29. Rok, no ale tu musi być klauzula. No niestety taki kraj, że musimy się. Na to zgodzić, więc będzie kolejny twist tutaj dodany e, Słuchaj, kluczowego piłka, ważnego piłkarza ci dam Spoko, fajnie Grisu, że się tu dogadujemy e, Chciałbym, żebyś przedłużył z nami o dwa Spoko, fajnie e, No i tu musi być klauzula, zobaczmy co oni będą chcieli Trochę nisko, trochę nisko No najlepiej by były te trzy dychy, ale oni raczej się na to nie zgodzą, prawda? No nie, no to dajmy sobie tutaj do 28. Jeżeli da ktoś za 34-letniego zawodnika 28, to trzeba będzie to przyjąć, zaakceptować. Okej, okay, więc tu jesteśmy dogadani. No i płaca, moja propozycja jest taka. I oni to biorą, słuchajcie, trzy dychy Bez żadnych bonusów um, Uważam, że to jest naprawdę coś um, fajnego Zatem, um, to mamy zrobione Jeśli chodzi o kontrakty I sytuacja kontraktowa jest wyjaśniona Pytanie teraz, jeśli chodzi o sytuację kadrową Bramkę zostawiamy na razie tak jak jest Bo jest okej, okay. więc na razie Niech tak to będzie, dalej Środek pomocy, Silva, on musi zostać To jest bardzo ważny zawodnik Od razu dajemy mu tutaj e, e, Dajemy mu tutaj wytyczne Żeby pracował tylko nad tą fizycznością Bo ta powinna wyglądać lepiej. E, I to jest piłkarz, który na pewno zostaje i to ma być jeden z podstawowych zawodników, na nim będziemy budowali ten zespół. Dalej, Grimaldo, e, jeśli chodzi o ciebie, to tutaj przerabiamy cię, Byku, na CLS-a, bo chciałbym uruchomić tego zawodnika. Wydaje mi się, że to jest taki potencjał, że warto z niego skorzystać. Klosterman, jeśli chodzi o ciebie, kolego to bardzo mi zależy na tym, żebyś ty był rozgrywającym obrońcą, i albo w sumie nawet nie tyle rozgrywającym, co musisz nauczyć się tej pracy w obronie. Dobra, jeśli chodzi o Taha, to to jest znowu piłkarz, który musi popracować troszkę nad szybkością. Super. Ty nas nie interesujesz, ty odchodzisz. No i to jest mój problem, słuchajcie, no bo ja nie wiedziałem, że tu będzie aż trzech zawodników, których mieliśmy w Augsburgu, nie? I, I głupio się to ułożyło. I teraz pytanie, czy Rasmus Christensen powinien za to zapłacić karę. Na razie go zostawię. Zobaczymy, czy przyjdzie za niego, jeżeli przyjdzie za niego jakaś oferta, to my go od razu wtedy um, wymienimy sobie, znaczy my go od razu wtedy kupimy, albo jeżeli znajdziemy kogoś, to tutaj to zrobimy. Ty nas nie interesujesz. Ty nas nie interesujesz. Teraz tak, za ciebie jest oferta z Wolfsów. No i to jest kawał piłkarza. I to jest kawał piłkarza, ale oferta z Premier League to jest oferta z Premier League. I dlatego też musimy ją przejrzeć. Jesteśmy takim klubem, że pewne rzeczy trzeba tutaj no, wziąć pod uwagę. Oni mogą mieć ciekawych zawodników, dlatego też tutaj bardzo chętnie porozmawiam. Wymiana piłkarzy skrzydłowi. Mają Jeremiego do KU. I że remi do ku dla nas to byłaby opcja naprawdę fantastyczna, wzbogacająca niesamowicie ofensywę. Adama Traore to nie jest ten piłkarz, bo my potrzebujemy zawodnika skutecznego, a Adama Traore jest piłkarzem, który jest kontrskuteczny, jeśli chodzi o swoje poczynania ofensywne. Czy macie tutaj kogoś, kogo ja bym chciał? No nie. W środku obrony, może lewonożnego, środkowego obrońcę macie jakiegoś. Na pewno Godfrey jest ciekawy. To jest ciekawy piłkarz. I on by nam się mógł przydać Cezar Montez I to jest piłkarz, którego ja sprawdzę sobie Słuchajcie, to pokazuję i mówię, że sprawdzam Ale sprawdzam to tylko i wyłącznie po to Żebyśmy wiedzieli Jaka to jest noga Więc ja go sobie sprawdzam w, yy, Na futbinie I to jest prawa noga więc to nie jest piłkarz, który nas interesuje. Lewonożnego, środkowego obrońcę przygarnąłbym z gigantyczną radością, ale prawonożnego, no niezbyt. Eee, środkowi obrońcy, boczni obrońcy, pomocnicy, napastnicy. Czy macie tutaj kogoś? No jest Kolummani, eee, Elias Denis, Fabio Silva byłby ciekawą opcją. I eee, Fabio Silva mógłby mnie zainteresować, szczerze. Jeżeli wy byście mi dali. 38 milionów i Fabio Silva, to jesteśmy dogadani, ale oni nie chcą nam dać Fabio Silva. No to w takim razie Francuz będzie was kosztował 65, wydaje mi się, że się tu dogadamy i się dogadujemy. 65 milionów to są naprawdę wielkie pieniądze, musimy je wziąć. Jeśli chodzi o środek pomocy, no to zapomniałem w ogóle sprawdzić tego ziomeczka, więc tutaj od razu musimy zwrócić uwagę na to. Jak to wygląda dalej? Ty masz propozycję z Bolonii. Minuty na boisku słabo. Pokaż mi się tutaj, kolego. Nie zrobimy z niego środkowego pomocnika. Nie zrobimy z niego środkowego, pomoc, środkowego obrońcy. A ja nie potrzebuję w nim. Nie, nie chcę mieć w nim SPD. Więc sprzedamy go do Bolonii od razu. Eee, zobaczymy, kogo Bolonia może nam zaoferować ewentualnie, bo to jest też dobry sposób, wiecie, na skautowanie, eee, wymiana piłkarzy, napastnicy. No, Musa Barrow to jest gość, no ale niestety go nie ściągniemy w na zasadzie tej wymiany. Eee, Rhys Nelson, no to też są za duże pieniądze, więc tutaj no raczej nam się nie uda nikogo eee, w, tym, w tym układzie sprowadzić do nas, prawda? Bo tutaj no nie widzę takiej możliwości. E, więc e, chciałbym, żebyście dali mi 2 miliony więcej. Co wy na to? Okej, okay. łatwo poszło z Bolonią. E, super, więc duże pieniądze tutaj nam wpadną. E, dalej Carvalho mamy już e, ustalonego Musa Genepo. To jest piłkarz, którego kurczę, nie wiem co z nim zrobić, ponieważ to jest lewy pomocnik, który niezbyt umie strzelać gole, nie? I to jest duży problem. Na lewe skrzydło Musa Genepo jak damy, to potrwa no, nie potrwa, więc jego na razie zostawię, żeby nie rozbijać za bardzo tej drużyny. E, Juan Cruz na pewno musi odejść, bo to nie jest ten poziom. E, ten Niemiec także musi odejść, bo to nie jest ten poziom. E, Lopez z nami musi zostać. Absolutnie, e, to jest piłkarz dla nas bardzo istotny. Chciałbym, żeby on pracował nad e, fizycznymi aspektami tutaj. Claude Maurice z nami także zostanie. To jest piłkarz, który. Eee, wydaje mi się, że może być naprawdę istotnym elementem tej drużyny. I na razie zostawimy sobie środek pola Maxim Lopez-Claude Maurice. Eee, dalej, jeśli chodzi o ciebie, kolego. To chciałbym, żebyś ty się wypożyczył na razie. Tobie podziękujemy za karierę w tym klubie. Ciebie zostawiamy. Ciebie zostawiamy na pewno, bo potrzebujemy jednak jakichś piłkarzy. I to, co jest dla mnie istotne, żebyś ty pracował sobie nad przechwytami, bo to będzie ewentualnie nasz środkowy pomocnik defensywny. Z Rodrim już pracujemy, już tutaj mamy na niego pomysł. Z. Enrique, się rozstaniemy, bo to nie jest piłkarz, na którego tutaj chcę postawić. Z tobą się rozstajemy. Ty z nami zostajesz. Z tego co pamiętam, już ciebie tutaj e, zdecydowałem się, że nie pozbędziemy się i tylko ty masz być. Prawa noga, czyli lewe skrzydło. E, I tutaj ciebie potrzebujemy pod tym względem. Pracuj nad tym, żebyś był lewo a tak naprawdę nie popracujesz nad tym za długo, bo musisz być najpierw kompletnym napastnikiem, żeby to zrobić. Ok. E, I ty, kolego. Ja ciebie w ogóle nie znam. Kim ty jesteś, Gościu? Wiesz co? Ty na razie i tak się wypożycz. Wydaje mi się, że yy, roczne wypożyczenie, czy półroczne, yy, to jest coś, co. Yy, to jest coś, co. To jest coś, co ma sens. Dobra, więc to mamy zrobione wszystko. Yy, I. Mamy od razu propozycję z PSW i uważam, że to jest super propozycja. Zatem zlecamy tutaj na rok wypożyczenie do PSW. To jest uważam fantastyczny kierunek dla niego. Teraz, tak, tylko sprawdzam możliwości, tylko sprawdzam możliwości. Dobrze, się zgadzamy, więc tu jesteśmy zadowoleni. No i muszę powiedzieć, że naprawdę podoba mi się to, jak ten zespół, jak ten zespół, że, że, że mam pomysł na ten zespół i wydaje mi się, że oparcie tej gry o Griezmana to będzie coś fajnego. Teraz, tak naprawdę, czekamy na finalizację tych dwóch naprawdę wielkich transferów i liczę na. Na to, że to nam się uda. Więc Quekwert e, odchodzi. E, no i to są wielkie pieniądze. Słuchajcie, to są naprawdę wielkie pieniądze z Anglii, które pozwolą nam zbudować tutaj kawał drużyny. Nie? E, I tutaj zbudujemy naprawdę, mam nadzieję, coś. E, coś ciekawego, e, niewiele niżej niż klauzula odstępnego go sprzedajemy, więc uważam, że to jest coś wartościowego bardzo. Więc on został sprzedany. Tu mamy dogadane wypożyczenie, tylko ja chciałbym przenegocjować, bo to są jednak pieniądze, które warto już by było zaoszczędzić. E, więc tak, akceptujemy roczne wypożyczenie, co do tego w ogóle nie ma wątpliwości, e, tylko tutaj chciałbym, żebyśmy się podzielili 50-50 z Holendrami, e, i oni akceptują taki stan rzeczy, więc to jest w ogóle piękna sprawa. E, no i Klosterman dostaje propozycję. I wiecie co? Zostanie z nami tak, zostanie z nami Klister, Christensen, odejdzie od nas z Klosterman. To jest moja decyzja. Eee, I tu postaramy się sprowadzić jakiegoś innego zawodnika. Eee, w ten sposób to rozstrzygniemy, bo akurat na Klosterman. Bo Klosterman jest akurat piłkarzem, którego możemy się pozbyć i dać szansę temu młodemu Portugalczykowi. Chciałbym zobaczyć, czy może wymaczy dla nas jakiegoś środkowego obrońcę. Davinson Sanchez byłby ciekawy, gdyby nie fakt, że on. Czekajcie, no chcę też sprawdzić tylko nogę, sprawdzam. Tu jestem na fodbinie, więc pod karierę e, nie sprawdzę za dużo, da -win -son, Bo to jest prawonożny chyba nadal środkowy zawodnik, prawda? Tak jest, więc e, to jest piłkarz, który niestety nas nie interesuje. Za to ten młody Kwarezma, Nawet że nie rozwinął się jakoś niebotycznie. Dobrze, a czy macie bocznych obrońców ciekawych? No jest Pedro Porro, gigantyczny talent, e, który byłby super ciekawy. Jestem boczny ten Nazinho i wiecie co? No go sobie weźmiemy, bo przyda nam się rezerwowy. 30 plus on, uważam, że to jest bardzo uczciwy deal. Oni nie chcą nam go dawać. A macie kogoś z przodu, kogo ja bym chciał? No tutaj nie. Gonzalvez no byłby super, no ale w tym momencie nie mamy takich możliwości. Marcus Edwards też przerasta ten deal. Wiecie, co ja tego Cabrala w ogóle sobie zapiszę, bo to może być ciekawy piłkarz dla nas. Chociaż my tak naprawdę potrzebujemy lewonożnego zawodnika ofensywnego. No dobrze, to w takim razie dajcie mi 36. Okej okay. Słuchajcie, wielkie pieniądze, duża wyprzedaż tego Betisu się robi, ale dzięki tym dwóm transferom teraz już naprawdę nie będę musiał nikogo sprzedawać, bo mamy wielkie, wielkie, wielkie pieniądze e, zdobyte i jest szansa za to zbudować naprawdę kawał bardzo solidnej e, drużyny. Zatem nie wiem jak wy, ja już nie mogę doczekać się jutrzejszego odcinka, bo tu wydaje się, że będzie działo się naprawdę dużo. Mam nadzieję, że czekacie tak samo jak ja i że nowy klub Wam się podoba. No to co? Do jutra.